jazda z jedną ręką, z prawą ręką. Cel ćwiczenia? Nauczyć się do siadu i właśnie nauczyć się nie obciążania kierownicy barkami, dłońmi, całą siłą. Zobaczcie, prawa ręka kieruje, lewa spoczywa na zbiorniku. Prawa kieruje, wzrok idzie cały czas tak samo. Bardzo ważne, wzrok prowadzimy horyzontalnie i wybiegamy wzrokiem wcześniej. Patrzymy najpierw na środkowy pachołek. Tak, prowadzimy i teraz głowa do ramienia i już szukamy tego środkowego pachołka. Znaleźliśmy, dojechaliśmy, przerzucamy teraz wzrok na chwilę na ten pachołek w celu ustalenia punktu skrętu. I głowa do ramienia i jedziemy. Lewa spoczywa na zbiorniku. I teraz wejdziemy na drugi bieg, to samo ćwiczenie. Najpierw jedna ręka, prawa kieruje, czyli jak już zrobimy na jedynce, to bierzemy się za dwójkę. Tak, prawa kieruje, tak jak widzimy. Pamiętajcie, że wbrew pozorom szybsza jazda będzie łatwiejsza, jeżeli chodzi o nawet jazdę na egzaminie, dlatego że ta szybsza jazda więcej błędów będzie wybaczała, dlatego że motocykl bardziej możemy pochylić. Zwracamy uwagę na wzrok. I teraz na trzecim biegu znowu prawa ręka kieruje. Jeżeli chodzi o to ćwiczenie, czyli jazdy z jedną ręką, gdzie prawą ręką kierujemy, która jest na gazie, a lewa ręka jest położona na zbiorniku. W tym ćwiczeniu chodzi o to, żebyśmy zwrócili uwagę na poprawę naszego dosiadu, czyli odpowiednio ułożone stopy na podnóżkach dadzą możliwość odpowiedniego trzymania się udami i kolanami zbiornika. I o to w tym chodzi, bo jeżeli tutaj wypracujemy tą odpowiednią pozycję, to później w kolejnych ćwiczeniach już nie będziemy mieli większych problemów z tym, żeby nad tym motocyklem zapanować, żeby nie obciążać dodatkowo kierownicy, żeby te barki były odciążone i żeby łatwiej nam się motocyklem kierowało po prostu. Zwróćcie uwagę na moją pozycję od pasa w dół. Jestem scalony, zbetonowany, można powiedzieć, z motocyklem. Góra to tak jakbym miał pawulon wstrzyknięty. Luźno. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, w którym zaprezentuję ćwiczenie jazdy z jedną ręką naprzemiennie. Cel ćwiczenia omówię konkretnie w filmie.